Przed świętem Paschy Jezus już był świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów, wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie: Panie, powiedział, my nie tylko moje nogi, ale ręce i głowę. Jezus odpowiedział: Wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty ponownie, usiadł i powiedział: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam czynię. I posłuchajcie tego. Ręczę i zapewniam. Sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Mógłbym to nauczanie nazwać tajemnica szczęścia. Służba to coś więcej niż to, co robisz. Służba to naprawdę to, kim ty w środku jesteś. To coś więcej niż robisz. To jest coś, kim jesteś w środku. Posłuchajcie tego uważnie. Najemnik zerknie w zakres obowiązków, a sługa pochyli się nad potrzebą. Najemnik ma listę czynności, których się nie podejmie ze względu na swoją pozycję. Sługa odłoży na bok swoją pozycję, by zająć się potrzebą. Kościół to ci, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa. Kościół ma boskie pochodzenie. Kościół, czyli ci, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa, mają po swojej stronie całą Bożą potęgę. Kościół, czyli ci, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa, wie, jaki jest cel przed Nim. Panowanie wraz z Chrystusem. Kościół, czyli ci, którzy chcą naśladować Chrystusa, to słudzy, a nie najemnicy. W służbie liczy się serce, właściwa motywacja. Jezus, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Służba bez miłości to męczarnia. Po drugie, na służbę zawsze jest właściwy moment. Czytamy w tym fragmencie, posłuchajcie, to jest niezwykłe. Wiedział Jezus, że nadeszła Jego godzina. Wiedział, że za chwilę będzie pot, ból, krew, łzy i śmierć. Nie wiem jak wy, ale ja, gdy doświadczam trudności życiowych, to nie mam wcale ochoty myśleć o innych ludziach. Ja wtedy myślę o sobie. Nawet nie chcę mi się z nikim rozmawiać, a co już mówić, żeby komuś usłużyć. Ale prawdziwy sługa bardziej myśli o innych niż o sobie, bo dla prawdziwego sługi na służbę jest zawsze właściwy moment. Po pierwsze, serce sługi. Po drugie, na służbę jest zawsze właściwy moment. Po trzecie, prawdziwy sługa jest zawsze odkryty przed tymi, którym służy. Jest zawsze odkryty. Jezus zdjął wierzchnią szatę. On nie ma ukrytych motywów. Syn Boży, Bóg wcielony, obnaża się przed nimi. Tutaj miłość stoi przed tymi, którym służy, naga, i jedyne, co jest przyodziana, to prześcieradło. Szata używana przez najniższego sługę. I posłuchajcie tej myśli. Jedynym ubraniem,
Dla czystej miłości jest szata pokornej służby. Jedynym ubraniem dla czystej miłości jest szata pokornej służby. Miłość nie nosi innych ubrań. Pycha chodzi przed upadkiem, a pokora poprzed zachwałę. I kochani, zapamiętajmy tego. Nie da się komuś umyć nóg, patrząc na tę osobę z góry. Zgoda? Nie da się umyć nóg, stojąc prosto. Służba wymaga uniżenia. Jedyny moment, kiedy możesz popatrzeć na człowieka z góry, to jest moment, kiedy mu podajesz rękę, żeby go podnieść. Po czwarte, prawdziwy sługa nie ma względu na osobę. Pamiętacie, komu Jezus umył nogi? Posłuchajcie. Janowi, raczej był młodszy od Pana Jezusa. Szymonowi Zelocie, terroryście. Tomaszowi, niedowiarkowi. Mateuszowi, kolaborantowi. Piotrowi, zaprzańcy. I wiecie, komu jeszcze? Judaszowi, zdrajcy. Inaczej mówiąc, nie liczy się wiek, status materialny, pozycja, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość osoby, której służymy. Nie liczy się, co mi zrobiła, robi, czy co zrobi. Nie liczy się to. I po piąte, prawdziwą służbę cechuje dokładność i wykończenie. Począł umywać nogi i wycierać. Umył i wytarł. Ja nie czytam, że opłukał im nogi. On je umył dokładnie. Służba więc wymaga staranności i wykończenia, czyli odpowiedzialności. Wiecie, co jest jeszcze ciekawego w tej historii? Nie wiem, czy zauważyliście, ale nikt Jezusa nie poprosił, żeby rozwiązał problem brudnych nóg. Nikt go nie poprosił. On dostrzegł potrzebę, nie potrzebował zaproszenia, tylko zrobił to. Prawdziwy sługa nie potrzebuje specjalnego zaproszenia, by wyjść naprzeciw potrzebom. Słyszycie? Prawdziwy sługa nie potrzebuje zaproszenia. Prawdziwy sługa, widząc problem, chce być rozwiązaniem. I wiecie, co jeszcze jest ciekawe w tej historii? Nikt Panu Jezusowi za to nie podziękował. Nikt go nie docenił. Nikt go nie wynagrodził. Nikt go nie pochwalił. A jeden nawet go się zaparł, a drugi go zdradził. A co Jezus na to? Jezus się nie poddał. A nawet zrobił krok więcej. Chwilę później oddał za nich życie. I zatrzymajmy się znowu na chwilę i dopuśćmy Pana Jezusa do głosu w tej historii. Zadajmy Mu pytanie i wsłuchajmy się raz jeszcze w treść odpowiedzi. Panie Jezu, dlaczego umyłeś nogi uczniom? Panie, wiem, że z powodu miłości, ale czy jest jeszcze inny powód? Posłuchajmy odpowiedzi Jezusa. Przez to całe wydarzenie dałem wam przykład, byście i wyczynili, jak wam uczyniłem. Jeśli ja, Pan i nauczyciel, umyłem wasze nogi i wy winniście sobie nawzajem nogi umywać. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeśli to wiecie, że macie sobie nawzajem nogi umywać, to szczęśliwymi i błogosławionymi w życiu będziecie, jeśli tak po prostu będziecie robić. Wiedza plus zastosowanie równa się zmiana. Jeśli to wiecie, że macie sobie nawzajem nogi umywać, to szczęśliwymi i błogosławionymi będziecie, jeśli tak po prostu będziecie robić. Szczęście i błogosławieństwo jest wynikiem pokornej służby. Słyszycie? Szczęście i błogosławieństwo jest wynikiem pokornej służby. Spójrz więc teraz na swoje życie i zadaj sobie pytanie. Czy jestem szczęśliwy i błogosławiony? Bo jeśli nie jesteś szczęśliwy i błogosławiony, to może problem tkwić w tym, że nie służysz. Jeśli kogokolwiek chcę zmienić dla Chrystusa, to muszę temu komuś zacząć służyć. Muszę temu komuś umywać nogi. Wpływowy Kościół, że wpływowy chrześcijanin, a Bóg chce, wczoraj o tym mówiliśmy, żeby Kościół takim był, żebyśmy my chrześcijanie tacy byli, to coś więcej niż posiadanie wiedzy, o czym wcześniej mówiliśmy. To coś więcej niż znanie wszystkich technik mycia nóg, lecz codzienna, inspirowana miłością służba każdemu.
Posłuchajcie tego uważnie. Uczniostwo ma doprowadzić ciebie i mnie do głębszej służby, a studiowanie słowa ma prowadzić ciebie do bardziej oddanej służby. Poznawanie słowa, które nie czyni ciebie pokorniejszym sługą każdego człowieka, jest zwiedzeniem. Wiecie, co mówi moja Biblia? Że kto myśli, że coś poznał tak, jak należy, to jeszcze nie poznał. Taki ten cytat to każdy chrześcijanin powinien mieć z rana przed oczami. Ale kto miłuje Boga, do tego Bóg się przyznaje. A miłość Boga wyraża się w miłości do bliźniego. Proste? Największe zwiedzenie w Kościele to jest wiedza bez działania, bez służenia. Uczniostwo bez służby jest jak jazda w symulatorze. Jeśli chodzenie na nabożeństwa czy uczestniczeniu w innych tak zwanych aktywnościach duchowych nie przekłada się we mnie czy w tobie na mycie nóg innych ludzi, to tracisz czas, a umierając zrobisz temu światu przysługę, bo mniej tlenu się zużyje. Łatwo jest przeanalizować jakąś rzecz, podzielić ją na czworo, skrytykować w imię tak zwanej poprawności, ale trudniej, zdecydowanie trudniej jest pochylić się nad ubrudzoną w kupie nogą i śmierdzącą, zażyganą stopą i umyć ją u innego człowieka. Sorry, przepraszam za słowa. Ale myślę, że te obrazy bardziej przemawiają. Wiem sam, że łatwo jest zamknąć się w ciepłym mieszkaniu, założyć ciepłe kapcie, wziąć kubek ciepłej herbaty czy kawy i kontestować wszystko, co wokół nas się dzieje. A trudniej jest zakasać rękawy i wejść w sam środek brudu i zacząć go zmywać. I chcę wam zdradzić pewną tajemnicę. Nie można umyć brudnych nóg, nie dotykając brudu, a może nawet przy tym brudząc się. Chrześcijaństwo to nie myjnia bezdotykowa. Uczniostwo, naśladowanie Jezusa tutaj na ziemi ma ciebie i mnie prowadzić do miejsca, w którym myjesz nogi innym ludziom. Uczniostwo, które nie prowadzi cię do mycia nóg każdemu, nawet tym, o których wiesz, że się od ciebie odwrócą lub nawet ciebie zdradzą, nie jest uczniostwem. To jest zabawa w religię. Nic tak nie promuje Bożego Królestwa, jak nasza codzienna służba ludziom. Panu Bogu nie jest obojętne to, co stanie się z ludźmi, o których my się ocieramy. Bóg Biblii chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Zgoda? To znaczy, że każda osoba, którą mijasz, to jest osoba, którą Bóg chce zbawić, uratować. Dlatego jeszcze jedna myśl. Nie da się zbawić czy zmienić świat, nie służąc mu, będąc zainspirowanym miłością. Dlatego warto zapytać Jezusa. Panie Jezu, powiedz mi, gdzie jest mój wieczernik? Powiedz, którzy to są ludzie, którym mam umyć nogi? W jaki sposób mogę tym ludziom umyć nogi? Wiecie, czasami umycie komuś nóg to po prostu odwiedzenie kogoś. Czasami mi to zrobienie komuś zakupów czy ciepłego posiłku. Jeśli jesteś lekarzem, to twoim wieczernikiem może być przychodnia, w której pracujesz, a pacjenci osobami, których możesz umyć nogi, a twoja rzetelność i wiedza, czułość, woda i ręcznik dla ich życia. Jeśli jesteś nauczycielem, to może być twoja szkoła i twoi uczniowie. Z każdego miejsca, w którym jesteś, z twojego zakładu pracy, Bóg może uczynić twój wieczernik, a z każdej osoby obiekt miłości, przed którą możesz się pochylić. Twój dom to twój wieczernik, a jego mieszkańcy to osoby, którym możesz służyć. Jeśli nie widzisz przebudzenia w lustrze z rana, jak się patrzysz, nigdy go nie zobaczysz. Zapomnij o przebudzeniu. Możesz się na śmierć zamodlić nawet, już mówiłem o tym. Zanim wejdziesz w nieba progi, myj po drodze ludziom nogi. Bo nie ma przebudzenia bez służenia. I skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Proste słowa Jezusa. Będziecie szczęśliwi, obietnica. Bo wiecie jak jest? Miłość szuka okazji, żeby służyć, a obojętność i egoizm szuka wymówek, żeby tego nie robić.
Słyszycie? Miłość szuka okazji. Obojętność i egoizm zawsze szuka wymówek. Chcesz zobaczyć przebudzenie? Chcesz go doświadczyć? Przebudzenie ma twoje serce bijące miłością do innych. Przebudzenie ma twoje oczy widzące potrzeby innych. Przebudzenie ma twoje uszy, które nie są zamknięte na krzyk potrzebujących. Przebudzenie ma twoje nogi, które biegną do tych, którzy nie są w stanie chodzić. Przebudzenie ma twoje ręce, które służą innym. Przebudzenie przyjdzie przez twoje serce, przez twoje oczy, przez twoje uszy, przez twoje nogi i przez twoje ręce. Jeśli go nie ma,